Rzeźby i plakiety, które prezentujemy Państwu na wystawie w Muzeum w Gliwicach, pochodzą w głównej mierze ze zbioru przedwojennego. Część plakiet podarowały w latach 50. gliwickie zakłady urządzeń technicznych. Niektóre obiekty pochodzą z planowych zakupów w okresie powojennym. Mamy również dary. W naszych inwentarzach przedwojennych zachowały się zapisy, które mówią również o tym, że sami artyści, jak na przykład Kurt Bimler, podarowali do naszych zbiorów swoje gipsowe plakiety. Mamy też zapisy informujące o tym, że Karl Kajsik, którego po piersi mamy na wystawie, oraz jego żona, również byli ofiarodawcami dla muzeum. Są to dla nas bardzo cenne informacje, bo one pokazują nam pewien obraz środowiska, które tutaj w Gliwicach przed wojną żyło, mieszkało i tworzyło. Cieszymy się niezmiernie, że nasza kolekcja może być Państwu pokazana. Prezentujemy 14 rzeźb i 20 plakiet. Bezpośrednią inspiracją do tego, żeby pokazać ten zbiór, który do tej pory znajdował się w naszych magazynach, była wystawa Wyrzeźbiony Wrocław, którą w lutym 2020 roku miałyśmy okazję oglądać w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Tam nawiązaliśmy kontakt z panią Barbarą Andruszkiewicz, dzięki której nasza kolekcja również mogła uzyskać pełny wyraz na tej wystawie. Prezentujemy Państwu oprócz rzeźb także inne niezwykłe pamiątki po rzeźbiarzach, mianowicie ich rysunki, szkice przygotowawcze, jak na przykład rysunki Tomasa Myrtka. Pokazujemy gwasz Ericha Gottschlicha, również całkowicie inny w stylistyce jego linoryt przedstawiający świętego Franciszka, a także głowę bardzo dziwną, bardzo mocno przerysowaną, bardzo ekspresyjną. To wszystko możecie Państwo zobaczyć w Willi Caro. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa również do tego, żeby przyjrzeć się, jakim trudem jest przygotowanie wystawy rzeźb. To są obiekty po prostu ciężkie. To są obiekty, które staraliśmy się przez ostatni rok przygotować Państwu również od strony konserwatorskiej, żeby można było zobaczyć rzeźby w pełnej krasie, ale także plakiety, które poddaliśmy konserwacji. W gablotach prezentujemy Państwu zestawienia plakiet, które mamy podwójne, po to, żeby pokazać ich stan przed konserwacją i to, jak mogą wyglądać po konserwacji. To również jest część misji muzeum, żeby zachować dziedzictwo w jak najpełniejszej, jak najlepszej kondycji dla czasów przyszłych. Dziękujemy serdecznie naszym partnerom, innym muzeom, z których pochodzą rzeźby na naszej wystawie, Muzeum Górnośląskiemu w Görlitz, Muzeum Miejskiemu w Rudzie Śląskiej, dziękujemy serdecznie Muzeum Górnośląskiemu w Bytomiu za udostępnienie rzeźb architektonicznych. Dziękujemy również parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Rudzie Śląskiej. Początkowo chcieliśmy Państwu na tej wystawie zaprezentować również anioły z brązu, które tam znajdują się, które kiedyś znajdowały się przed mauzoleum Pilerów w Rudzie Śląskiej. Niestety ciężar właśnie gatunkowy rzeźby okazał się zbyt wielki na nasze siły i możemy tylko Państwu zaprezentować niejako namiastkę tych aniołów, ale chcielibyśmy, żeby te wyjątkowe rzeźby Józefa Limburga zaistniały w Państwa świadomości. Środowisko rzeźbiarskie górnośląskie to nie są oczywiście tylko drobne rzeźby, mniejsze formaty, które prezentujemy na wystawie. To jest także przestrzeń miejska, przestrzeń, która jest zapełniona w takim duchu jeszcze XIX-wiecznym, można powiedzieć, osiągnięciami rzeźbiarskimi tamtego czasu. Uzupełniają rzeźby nadproża kamienic, uzupełniają elewacje budynków użyteczności publicznej, zdobią ściany kościołów. Proszę rozglądać się podczas wycieczek miejskich. Bardzo serdecznie do tego zachęcamy. Rzeźba jest czymś bardzo trudnym, arcytrudnym. Nawet Michał Anioł męczył się z kamieniem, męczył się z materią, z której próbował wyzwolić kształt.
Na naszej wystawie mają Państwo okazję zobaczyć nie tylko środowisko, ale również rzeźbiarzy, którzy mierzą się z materiałem w różnej jego formie. Może to być rzeźba w glinie, rzeźba w drewnie, realizacje w brązie, gipsie, w piaskowcu, w marmurze, w przeróżnych materiałach, które narzucają rzeźbiarzowi swego rodzaju konieczność poradzenia sobie z tym materiałem. Mamy tutaj też przeróżne style. Po pierwsze od Tonida, obok którego stoję, autorstwa Kurta Bimlera, jest dowodem na to, że znakomity historyk sztuki i wykładowca, którego ojciec był nauczycielem rysunku, mógł genialnie odnaleźć się w stylizacji formy lekko kubizującej, która nadaje bardzo mocne cechy charakterystyczne zarówno jego rzeźbom, jak i plakietom. Zapraszam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie do Willi Caro. Proszę przyjść, zobaczyć i bardzo chcielibyśmy, żeby ta wystawa zostawiła w Państwu ślad. Ślad dłuta.